Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Azja Środkowa. Dzisiaj jest tematem naszego odcinka. Ze mną jest Szymon Wiśniewski, nowy ład oraz Instytut Prawa Wschodniego Imienia Gabriela Szerszeniewicza. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Kazachstan, chyba ta polityka wysokich lotów, biorąc pod uwagę to, gdzie, z kim, jak się spotyka administracja Kazachstanu, jak umiejętnie, no tak w rozkroku stoi pomiędzy Zachodem i, i Wschodem i Chiny i Stany Zjednoczone. Duża zwinność dyplomacji kazachskiej. Tak, z całą pewnością ta polityka zagraniczna w zasadzie od 1991 roku była taką domeną kazachskich władz, jeszcze za prezydenta Nazarbajewa dużą wagę przywiązywano właśnie do polityki zagranicznej, żeby budować taką, takie państwo niezależne właśnie w oparciu o tą politykę zagraniczną, żeby zbytnio nie wiązać się z Rosją, zbytnio nie wiązać się z Chinami, jeszcze wtedy przecież słabszymi, żeby też zbytnio nie wiązać się z, z państwami zachodnimi i jakoś tam te swoje interesy no, forsować i wzmacniać państwo. A tym bardziej, jak przed kilkoma laty do władzy przeszedł e, Kazimierz Jomart e, no trzeba przyznać, że polityk wytrawny, dyplomata, e, wiele lat spędził na placówkach dyplomatycznych, między innymi w Chinach. I to pokazuje, że rzeczywiście no, on wie, jak prowadzić tą politykę zagraniczną, ma przecież w sytuacji bardzo no, skomplikowanej i niełatwej, w której trzeba bardzo balansować, żeby z jednej strony nie być posądzanym o no, takie bezpośrednie sprzyjanie Rosji w konflikcie na Ukrainie. Z drugiej strony, przez Rosję nie być postrzeganym jako chińska agentura, a co gorsza, może jeszcze jako państwo, które realizuje interesy Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Mhm. No więc tak, trzeba zdecydowanie pozytywnie ocenić tą politykę zagraniczną z takiego punktu widzenia no, wzmacniania państwa na arenie międzynarodowej, w sytuacji też niełatwego położenia geograficznego. Mm -hmm. I ostatni szczyt Chiny, Azja Centralna, z postacią wspomnianego Tokajewa w tle. No, oczywiście, przed, jeszcze przed samym szczytem Chiny-Azja Centralna. Tokajew przyleciał dzień wcześniej, po to, żeby odbyć bezpośrednie spotkanie z, z Xi Jinpingiem. No i trzeba powiedzieć, że, że, że spotkanie o dużej wadze politycznej, to po pierwsze, dlatego, że została podpisana umowa o ustanowieniu reżimu bezwizowego, obopólnego. To po pierwsze, co ciekawe, tutaj od razu po, po wypuszczeniu tej informacji WETER o, o ustanowieniu, o podpisaniu tej umowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu się odniosło, uspokajając antychińskie nastroje w państwie, powiedzieli, że nie oczekują napływu Chińczyków, że taki reżim funkcjonuje już w stosunkach z Turcją, z Zjednoczonymi Emiratami, Emiratami Arabskimi, więc gdzie Kazachowie lubią odpoczywać, więc tutaj położyli taki nacisk na, 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 na tą kwestię. Taką turystyczną, to po pierwsze no Po drugie, jeśli chodzi o takie aspekty polityczne tego spotkania, no to Kazachstan jednoznacznie wyraził się, że stoi na stanowisku poparcia dla polityki jednych Chin i ta, ta, ta sprawa Tajwanu jako, jako sprawy wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej została podkreślona przez Tokajewa. A po drugie, oprócz tego aspektu politycznego, to duży, Ciężar gospodarczy tego spotkania, dlatego że właśnie oprócz tego spotkania politycznego, Tokajew uczestniczył, w, wziął udział w okrąg kazachsko-chińskim okrągłym stole inwestycyjnym i umowy, które tam zostały podpisane, to są warte około 22 miliardy dolarów. Poza tym Tokajew uczestniczył w uroczystości budowy centrum logistycznego Kazachstanu w mieście Sinian, który ma być takim no, hubem transportowym i rozpoczęciem nowego jedwabnego szlaku. To mają być, ma być takie wrota otwierające Chiny na, na Europę, Turcję, Iran, Azję Centralną. No i po trzecie, jeśli chodzi o ten wymiar taki gospodarczy, to Tokajew odbył szereg spotkań z szefami chińskich firm. Więc no, rzeczywiście istotne spotkanie z punktu widzenia zarówno politycznego, jak i gospodarczego. Wcześniej, oczywiście, też wizyta przedstawicieli USA. Więc jakby, czy Chińczykom nie, nie przeszkadza to w jakimś stopniu ta dywersyfikacja polityki Kazachstanu? Myślę, że nie. W tym sensie, że Kazachstan ma swoje pryncypia w polityce zagranicznej i ma swoje związki z Chinami, ścisłe związki gospodarcze, które nie są w stanie zagrozić właśnie tutaj tej polityce chińsko-kazachskiej Stany Zjednoczone od czasu do czasu się tak. Uaktywniają. Ja bym powiedział, że to jest bardziej taka polityka z doskoku, taka od czasu do czasu, żeby pokazać, że też utrzymują kontakty w państwach Azji Centralnej i w szczególności w Kazachstanie, ale Kazachowie są w szczególności wyczuleni na, na tą na to nieingerencję w sprawy wewnętrzne, na brak promowania praw człowieka, demokratyzacji życia publicznego. Bardzo są na to wyczuleni. Za każdym razem, kiedy ze strony państw Zachodu padają takie sformułowania mówiące o konieczności przestrzegania tych zachodnich wartości, to w, ka w Kazachach zapala się taka lampka ostrzegawcza. Tym bardziej, że właśnie chwilę przed wizytą Tokajewa w... W Chinach udzielił on wywiadu chińskiej telewizji, w której stwierdził, że Kazachstan leży w Azji, jest państwem azjatyckim, a próby wmówienia Kazachom i, i społeczeństwu kazachskiemu, że państwo ich dąży do westernizacji jest jakąś aberracją, której, której w ogóle nie należy podnosić, bo nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. Więc więc widać tutaj, że, że ta, ta polityka w stosunku na odcinku chińskim jest taka, taka silna, jednoznaczna. No i, no i przecież też ta deklaracja o, o tej polityce, o uznawaniu tej polityce jednych Chin, to też trochę taki przytyczek w nos administracji Bidena, która ostatnio przecież przywiązuje dużą wagę do tej kwestii Tajwanu. To oczywiście, sam szczyt pomiędzy Chinami i Azją Środkową przyniósł jakieś inne deklaracje wobec innych państw. Uzbekistan, Tadżykistan. Tak, oczywiście. To też w ogóle warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieje na świecie wiele. Takich formatów Azja Centralna plus jakiś kraj, na przykład z USA, jest też taki format z Rosją, z Japonią, z Koreą Południową, z tym, że jest to format tylko na poziomie ministrów spraw zagranicznych. Więc tutaj widać, że ten, ten format z Chinami, ze względu na to, że uczestniczyły w nim głowy państw, on jest taki najsilniejszy. No ale a poza tym na tym szczycie, no chociażby. Chociażby Chiny zapowiedziały, że udziel, udzielą pożyczki państwom Azji Centralnej w wysokości prawie 4 miliardów dolarów, Że wzmocniona zostanie współpraca w zakresie gospodarczym, w szczególności tutaj mowa o tym korytarzu transportowym idącym z, z Chin do, do Morza Kaspijskiego, gdzie państwa Azji Centralnej odgrywają no, fundamentalne, fundamentalne znaczenie, mają dla tego korytarza. Więc tutaj zostały te deklaracje. Zostały, zostały znowu podniesione, no ale oczywiście też współpraca w takich ważnych aspektach jak energetyka, zielone inwestycje, innowacje, ale też podniesione zostały kwestie kulturowe, turystyczne, też co, co istotne. Więc ten szczyt. Był pełen takich dwustronnych spotkań, bo poza tym, że się prezydent Tokajew spotkał z Xi Jinpingiem, to jeszcze mieliśmy bilateralne spotkania każdego przywódcy państw Azji Centralnej z przywódcą Chin. Każde było właśnie pełne różnych takich dwustronnych umów, przede wszystkim gospodarczych. Pokazujący przede wszystkim tę te, te zależność i chęć rozwoju relacji, no nie tylko w tym formacie wielostronnym, ale też w formacie dwustronnym. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Szymon Wiśniewski, mam nadzieję do usłyszenia i dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia!